Chcesz poznać swoją przyszłość? Te pytania dadzą ci pewne wskazówki. Odpowiedz na nie i nie zapomnij podliczyć punktów. Wynik znajdziesz na końcu tego filmiku. Oto pierwsze pytanie. Wybierz drzwi. Jeśli wybrałeś drzwi A, dolicz sobie jeden punkt. Drzwi B dają ci 4 punkty, drzwi C 2 punkty, a drzwi D 3 punkty. Której z tych rzeczy chciałbyś najbardziej? Wygrać na loterii, pójść na randkę z celebrytą, w którym się podkochujesz, wyspać się, zostać Supermanem i ocalić świat. Odpowiedź A daje ci 3 punkty. Jeżeli wybrałeś wariant B, dodaj do swojego wyniku 2 punkty. Odpowiedź C to 1 punkt, a opcja D to 4 punkty. Wybierz drogę, która najbardziej ci się podoba. Jeżeli wybrałeś górską drogę, do swojego wyniku dodaj 3 punkty. Jeśli wolisz pustynię, dolicz sobie 4 punkty. Droga do wschodzie słońca to 2 punkty, a ta biegnąca przez las daje 1 punkt. Jak często fantazjujesz o swojej przyszłości? Co 5 sekund. Czasami. Nigdy. Przyszłość, nie znam tego słowa. Opcja A dorzuca do twojego koszyka 1 punkt, a opcja B 2 punkty. Jeśli wybrałeś wariant C, dodaj 3 punkty. Opcja D warta jest 4 punkty. Które z tych zdjęć najbardziej cię inspiruje? Zorza polarna. Las w deszczu. Kwitnąca wiśnia. Zachód słońca na dzikiej plaży. Jeżeli wybrałeś odpowiedź A, dodaj sobie 4 punkty. Odpowiedź B warta jest 3 punkty. Opcja C daje ci 2 punkty, a odpowiedź D 1 punkt. Czym są dla ciebie idealne wakacje? Samotna wędrówka po lesie. Kocham być sam. Luksusowy spa z przyjaciółmi. Zasłużyliśmy. Zjazd rodzinny w domku na wsi. Nie wyobrażam sobie świata bez nich. Sporty ekstremalne i niebezpieczne wyprawy. Odpowiedź A to 2 punkty, odpowiedź B to 3 punkty. Jeśli wybrałeś odpowiedź C, dodaj 1 punkt. Odpowiedź D daje ci 4 punkty. Czy martwisz się o swoją przyszłość? Czasami. Lubię mieć plan B. Nigdy. Ciągle żyję chwilą. Próbuję wszystko kontrolować. Nie. Cały czas spędzam na żałowaniu tego, co zrobiłem w przeszłości. Jeśli wybrałeś odpowiedź A, do swojego wyniku dolicz 3 punkty. Opcja B daje ci 4 punkty. Wariant C wart jest 1 punkt, a wariant D 2 punkty. Którą z tych emocji czujesz najczęściej? Spokój, entuzjazm, radość, niepokój. Jeżeli wybrałeś odpowiedź A, dolicz sobie 3 punkty. Opcja B to 4 dodatkowe punkty. Odpowiedź C to 1 punkt, a odpowiedź D warta jest 2 punkty. Co lubisz robić najbardziej? Czytać książki i oglądać filmy, imprezować ze znajomymi i poznawać nowych ludzi, uczyć się i rozwijać nowe umiejętności, tworzyć sztukę i się nią dzielić. Jeżeli wybrałeś odpowiedź A, do swojego wyniku dodaj 1 punkt. Opcja B daje ci 4 punkty, odpowiedź C to 3 punkty, a wariant D 2 punkty.
Ile swoich życiowych celów już osiągnąłeś? 0. Moja lista rzeczy do zrobienia jest w 50% ukończona. Wszystkie. Chcę czegoś, biorę to, nie wyznaczam sobie celów, wszechświat wie najlepiej. Odpowiedź A daje ci 1 punkt, odpowiedź B 2 punkty, odpowiedź C warta jest 3 punkty, a odpowiedź D to 4 punkty. Jak opisałbyś swoje życie towarzyskie? Towarzyskie, co? Mam kilkoro lojalnych przyjaciół. Każdy człowiek jest moim przyjacielem. Krąg moich znajomych nieustannie się zmienia. Jeżeli wybrałeś odpowiedź A, dodaj sobie 2 punkty. Opcja B to 1 punkt. Za opcję C przyznaj sobie 3 punkty. Wybrałeś odpowiedź D, dolicz sobie 4 punkty. Jeżeli mógłbyś wybrać teraz jakikolwiek zawód, co by to było? Aktor. Kocham być w centrum uwagi. Lekarz. Chcę pomagać innym. Architekt. Lubię tworzyć przestrzenie. Astronauta. Chciałbym odkrywać nowe światy. Wybór odpowiedzi A dorzuca do twojego wyniku 2 punkty, odpowiedź B daje ci 1 punkt, odpowiedź C warta jest 3 punkty, a odpowiedź D 4 punkty. Która z tych kobiet podoba ci się najbardziej? Jeśli wybrałeś odpowiedź A, łap 2 punkty, to odpowiedź B daje 1 punkt, to odpowiedź C to 3 punkty, a odpowiedź D 4 punkty. W jaki sposób przygotowujesz się na swoją przyszłość? Tworzę piękną tablicę marzeń, po prostu rozmawiam o niej z przyjaciółmi, myślę i znajduję rozwiązania na obecne problemy, nie wybiegam za bardzo w przyszłość. Jeżeli wybrałeś odpowiedź A, dodaj 1 punkt. Wariant B to 2 punkty. Odpowiedź C warta jest 3 punkty. Odpowiedź D daje ci 4 punkty. Jakie jest twoje największe marzenie? Być w kochającym związku, pieniądze i luksusowy styl życia, rozwijanie mojej największej pasji, uszczęśliwienie kogoś wyjątkowego. Jeśli twoją odpowiedzią jest A, dolicz sobie 2 punkty, opcja B to 3 punkty, odpowiedź C warta jest 4 punkty, a odpowiedź D 1 punkt. Czy wierzysz w siebie? Tak jakby, tak, przez cały czas. Nie, stary, nie jestem idealny, wolę działać zamiast myśleć o takich rzeczach. Jeśli wybrałeś odpowiedź A, dolicz sobie 1 punkt. Odpowiedź B to 3 punkty. Opcja C to 2 punkty, a odpowiedź D warta jest 3 punkty. Czy twoi rodzice cię wspierają? Nie, jestem zdany na siebie. Nie za bardzo, mają swoje życie. Tak, moje szczęście jest dla nich najważniejsze. Trochę, kiedy poproszę ich o pomoc. Jeżeli wybrałeś odpowiedź A, dolicz sobie 3 punkty. Opcja B to 4 punkty. Odpowiedź C warta jest 1 punkt. Odpowiedź D to 2 punkty. Wybierz cytat, który podoba ci się najbardziej. Czas to pieniądz. Benjamin Franklin. Jeśli życie daje ci cytrynę, zrób z niej lemoniadę. Albert Hubbard. Jeżeli chcesz być szczęśliwy, bądź. Lev Tolstoy. Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Lao Tzu. Odpowiedź A daje 3 punkty, odpowiedź B to 2 punkty. Jeśli wybrałeś odpowiedź C, dolicz sobie 1 punkt, a odpowiedź D 3 punkty. Które słowa opisują cię najlepiej?
Przyjacielski, fajny, popularny, poważny, nieśmiały, niezawodny, opanowany, mądry, spokojny. Drama Queen. Odpowiedź A to 2 punkty, odpowiedź B to 1 punkt, odpowiedź C daje ci 3 punkty, a odpowiedź D 4 punkty. Który kwiat lubisz najbardziej? Słonecznik sprawia, że jest mi ciepło na serduszku. Kaktus, mamy wiele wspólnego. Orchidea, uwielbiam jej wysublimowane piękno. Róża, czy jest coś lepszego niż klasyka? Jeśli wybrałeś odpowiedź A, dolicz sobie 4 punkty. Odpowiedź B to 1 punkt. Odpowiedź C to 3 punkty, a odpowiedź D 2 punkty. Wybierz emotkę. Śmiejąca się. Nieśmiała. Twarz pokorzysty. W okularach. Odpowiedź A to 1 dodatkowy punkt. Odpowiedź B daje ci 2 punkty. Odpowiedź C to 4 punkty. D daje ci 3 punkty. Którą z opcji byś wybrał? Wzbogacić się, ale nie odnaleźć prawdziwej miłości. Odnaleźć prawdziwą miłość, ale nie wzbogacić się. Już jestem bogaty. Gdzie moja bratnia dusza? Nie gram w te gierki. Odpowiedź A to 3 punkty, odpowiedź B to 1 punkt. Jeśli wybrałeś odpowiedź C, dolicz sobie 2 punkty. Odpowiedź D to 4 punkty. Chcesz poznać swój wynik? Dokładnie podlicz punkty. Zaczynamy! 22, 35 punktów. Twoja przyszłość to przede wszystkim piękny związek. Znajdziesz odpowiednią osobę, z którą będziesz dzielił cele i wartości. Razem, krok po kroku, zbudujecie życie twoich marzeń. Ta podróż codziennie będzie dawać ci radość i satysfakcję. 35, 50 punktów. Twoja przyszłość wymusi na tobie przemyślenie, czym tak naprawdę dla ciebie jest miłość. Swoją bratnią duszę spotkasz w najmniej oczekiwanym momencie. Od razu będziesz wiedział, że to właśnie to. Ta osoba każdego dnia będzie inspirować cię do bycia lepszą wersją siebie. To będzie piękne doświadczenie, jeśli nauczysz się traktować innych z szacunkiem. 50, 65 punktów. Gratulacje, w przyszłości znajdziesz swoją wymarzoną pracę. Jesteś zdeterminowany i jeśli naprawdę czegoś chcesz, możesz to osiągnąć. Skup się i pamiętaj, że gwiazdy są po twojej stronie. Możliwe, że pójdziesz o krok dalej i stworzysz społeczność podobnie myślących osób, z którymi będziesz mógł dzielić się doświadczeniami i którym nadasz poczucie sensu. 65, 88 punktów. Twoja przyszłość cię zaskoczy. Szanse na to, że spełnią się twoje największe marzenia są bardzo wysokie. Przypadkowa rozmowa, oferta pracy albo zaproszenie na imprezę mogą wywrócić twoje życie do góry nogami. Nie idź na kompromisy i łap okazję. Pamiętaj, że marzenia często spełniają się w nieoczekiwany sposób, więc miej oczy szeroko otwarte. Planujesz przefarbować włosy? Pozwól, że pomogę Ci wybrać najlepszy kolor. 1. Czy interesujesz się modą i trendami? A. Średnio. Nigdy nie interesowała mnie moda. B. Tak, śledzę wszystkie trendy. C. Mam znajomego, który mi pomaga. D. Czasami wyskakuje mi coś na mediach społecznościowych, więc coś tam wiem. Jeśli wybrałaś A, dodaj 20 punktów do swojego wyniku. Za B otrzymujesz 40 punktów, C warte jest 10, a D 30 punktów. 2. Który z tych zestawień kolorów kompletnie do ciebie nie przemawia? A. Czarno-biały. B. Brązowo-niebieski. C. Różowo-zielony. D. Żółto-szary. Opcja A warta jest 30 punktów, B 10, C to aż 40 punktów, a D dodaje 20 punktów do twojego wyniku. 3. Jesteś w złym humorze. Jaki film może cię rozweselić? A. Wystarczy głupia komedia z happy endem.
B. Kilka starych, dobrych, czarno-białych klasyków. C. Film pełen akcji. D. Lubię kreskówki. A warte jest 10 punktów, B 20, za C dodaj sobie 30 punktów, a za D 40. 4. Możesz wybrać jedną supermoc. Co to będzie? A. Niewidzialność. B. Teleportacja. C. Ogromna siła. D. Manipulowanie ludźmi. Jeśli wybrałaś A, otrzymujesz 10 punktów, B warte jest 20 punktów, C to aż 40 punktów, a D 30. 5. Gdybyś przez miesiąc musiała jeść codziennie jeden posiłek, co by to było? A. Oczywiście, że pizza. B. Coś wykwintnego, na przykład kawior lub trufle. C. Tylko owoce i warzywa. D. Steki, bo kocham mięso. Fanki pizzy otrzymują 20 punktów, a miłośniczki wykwintnych potraw 40. Owoce i warzywa dodają 10 punktów do Twojego wyniku, a steki 30. 6. Kiedy czujesz się najbardziej produktywna? A. Rano. B. Po obiedzie. C. Zaraz po kawie. D. Wieczorem i w nocy. Za odpowiedź A otrzymujesz 10 punktów, a za B 20, C daje Ci 30 punktów, a opcja D aż 40. 7. Jaka jest Twoja najgorsza cecha? A. Wszystko dokładnie planuję i denerwuje mnie, kiedy coś się nie układa po mojej myśli. B. Jestem zbyt emocjonalna i wszystko mnie wzrusza. C. Zazdroszczę innym sukcesów. D. Nie umiem wybaczać. A dodaje 10 punktów do Twojego wyniku, B jest warte 20, a C 30 punktów, za D dostajesz 40 punktów. 8. Twój przyjaciel zaprasza Cię na wycieczkę, która odbędzie się jutro. Co robisz? A. Nic z tego, o takich rzeczach mówi się z miesięcznym wyprzedzeniem. B. Pomyślę o tym i może do nich dołączę. C. Przekonam ich, żeby przenieśli wycieczkę na następny dzień i wtedy pojadę z nimi. D. No pewnie, już się pakuję. Jeśli wybrałaś A, otrzymujesz 10 punktów. B jest warte 20 punktów, za C dostajesz 40 punktów, a za D 30. 9. Dlaczego chcesz zafarbować włosy? A. Bo lubię rzucać się w oczy. B. Chcę zmienić swoje życie po rozstaniu. C. Aby sprawiać wrażenie poważnej osoby. D. Dla urozmaicenia. Znudził mi się mój obecny kolor włosów. Jeśli wybrałaś opcję A, to właśnie zdobyłaś 10 punktów. Za B otrzymujesz 30 punktów, C daje Ci 40, a D 20 punktów. 10. Jaki komplement najbardziej chciałabyś usłyszeć? A. Wyglądasz bardzo elegancko. B. Jesteś biznesmenką? C. Jesteś niesamowita. D. Masz najpiękniejszy uśmiech na świecie. Opcja A dodaje 40 punktów do Twojego wyniku, a B 30. C jest warte 10, a D 20 punktów. 11. Jaka byłaby Twoja reakcja, gdyby fryzjer zepsuł Ci włosy? A. Kłamstwo, a potem płacz w domu. B. Zawzięta walka, aby uzyskać zwrot pieniędzy. C. Bez słowa udaje się w inne miejsce, aby to naprawić. D. Wyjaśniam, co jest nie tak i daję drugą szansę. Za A dostajesz 10 punktów, za B 20, C dodaje 30 punktów do Twojego wyniku, a D 40. 12. Gdybyś wygrała $1 000 000, na co byś je wydała? A.
A. Na podróże po całym świecie. B. Na nowy, ogromny dom. C. Na prezenty dla przyjaciół i rodziny. D. Na własny biznes. A jest warte 10 punktów, a B 30. Za C otrzymujesz 40 punktów, a za D 20. 13. Rozpoczynasz nową działalność. Jak będzie wyglądało Twoje logo? A. Samolot lub globus z jakimś imponującym motto. B. Jednorożec i tęcza. C. Tylko moje inicjały, żeby było jak najbardziej profesjonalnie. D. Gwiazda lub diament. Jeśli wybrałaś samolot lub globus, dodaj 20 punktów do swojego wyniku. Jednorożec wart jest aż 40 punktów. Logo z twoimi inicjałami to 10 punktów, a diament 30. 14. Przeprowadzasz się do nowego domu. Co najpierw udekorujesz? A. Salon. B. Sypialnię. C. Kuchnię. D. Ogród. Opcja A jest warta 20 punktów, B dodaje do wyniku 40 punktów, za C dostajesz 30, a za D 10 punktów. 15. Masz ochotę na deser? A. Tak, poproszę ciasto czekoladowe. B. Zdrowe smoothie. C. Nie, dziękuję. D. Mam ochotę na lody. Jeśli wybrałaś opcję A, to właśnie zdobyłaś 10 punktów. Jeśli postawiłaś na B, dodaj 20 punktów do wyniku. Za C otrzymujesz 40 punktów, a za D 30. No dobra, czas podsumować wszystkie punkty. Zdobyłaś 160 punktów lub mniej? Wygląda na to, że jesteś całkiem zadowolona ze swojego obecnego koloru włosów. Może to jeszcze nie czas na jego zmianę. Jesteś zrównoważona i szczęśliwa. Jeśli koniecznie chcesz coś zmienić, to spróbuj dodać nowy kolor do swojej garderoby lub zakręcić włosy. Jeśli Twój wynik mieści się w przedziale od 170 do 240 punktów, to znak, żeby przefarbować włosy na blond. Zawsze chciałaś tego spróbować, prawda? Czujesz, że to może ułatwić Ci życie, więc śmiało! A fryzura na boba sprawi, że będziesz wyglądać jeszcze fajniej. Jeżeli zdobyłaś między 250 a 320 punktów, przefarbuj włosy na rudo. To zdecydowanie przyciąga uwagę, a tego właśnie teraz potrzebujesz w swoim życiu. Rudy będzie pasować do Twojej ognistej osobowości i usprawiedliwi wszystkie szalone decyzje. Fajnie będziesz wyglądać również z grzywką. Jeśli Twój wynik wynosi od 330 do 400 punktów, postaw na czerń. Jesteś wyrafinowana, stylowa i masz klasę. Jesteś również inteligentna i chcesz zrobić krok do przodu w swojej karierze. Czarne włosy i fryzura pixie sprawią, że ludzie zaczną traktować Cię bardziej poważnie. Doda Ci to również pewności siebie, której potrzebujesz, by odnieść sukces. Zdobyłaś od 410 do 480 punktów? Pasemka to idealna opcja dla Ciebie. Zawsze trudno jest Ci się na coś zdecydować. Boisz się, że coś Cię ominie. Na szczęście istnieje kompromis, nawet w kwestii włosów. Spróbuj zapleść je w warkoczyki, na pewno będziesz wyglądać uroczo. Masz na swoim koncie od 490 do 550 punktów? Wobec tego najlepszym wyborem jest elektryzujący błękit lub róż. W sumie to możesz wybrać dowolny kolor, o ile rzuca się w oczy. Jesteś osobą kreatywną i nudna codzienność sprawia, że jesteś smutna. Dodaj jeszcze kontrastową opaskę do włosów lub ogromne klipsy, a będziesz o wiele bardziej oryginalna. A jeśli zdobyłaś od 560 do 600 punktów, to jesteś totalnie odjazdowa. Po co ograniczać się do jednego koloru, skoro można mieć na włosach całą tęczę? To oczywiście wymaga wiele odwagi, ale to dla Ciebie nie problem. A poza tym będziesz wtedy przyciągać do siebie podobnych ludzi. Hej, krótkie pytanie. Jaki obrazek wybraliście na tapetę w swoim telefonie? Czy jest to Wasze własne selfie? Wydaje się, że takie osoby myślą tylko o sobie i o swoim wyglądzie. Ale prawda jest taka, że to ludzie bardzo pewni siebie, zdecydowani i nie do powstrzymania.
Jedyne, co ich ogranicza, to zbyt mała ilość lajków w mediach społecznościowych. Jeśli wasz wyświetlacz zdobi zdjęcie ulubionego aktora, muzyka, tiktokera, youtubera czy innego celebryty, to idę o zakład, że macie wybujałą wyobraźnię i odtwarzacie sobie w głowie spotkanie z kimś, kogo prawdopodobnie nigdy w życiu nie poznacie. Domyślna tapeta cechuje ludzi wyluzowanych i zbyt pochłoniętych życiem, by zawracać sobie głowę tak nieistotnymi szczegółami. Albo po prostu ta osoba dopiero co kupiła smartfona i jeszcze nie zdążyła zmienić tapety. Abstrakcyjne wzory w tle świadczą o tym, że wielcy z was myśliciele. Cechują was nadzwyczajne logiczne zdolności i często za bardzo wszystko analizujecie. Ale za to ludzie zawsze stosują się do waszych rad, nawet gdy nikt o nie nie prosił. Osoby, które mają na wygaszaczu fotkę zwierzaka, chcą się wszystkim pochwalić, jak uroczy jest ich futrzak. Założę się, że waszą galerię zdominowały właśnie takie fotografie. Zdjęcie z dzikiej imprezy, na której byliście kilka lat temu, świadczy o tym, że zrobiliście tam coś żenującego i dlatego od tamtej pory nikt nie zaprasza was na przyjęcia. Okej, dobra. Albo po prostu lubicie sobie powspominać i żyć przeszłością. Osoby, które mają na tapecie luksusowy samochód, rzadko otwierają się przed innymi. Ale jeśli się z nimi zaprzyjaźnicie, na zawsze pozostaną wobec was lojalni. Albo po prostu już od dziecka marzą o takiej furze. Zgadza się. Gdyby Da Vinci miał smartfona, w tle ustawiłby pewnie zdjęcie zachodu słońca we Włoszech. Tego typu wygaszacz zdradza prawdziwych artystów. Nie, zestaw do malowania po numerach nie zrobi z was drugiego Da Vinci, więc lepiej zmieńcie tapetę. Osoby, które mają na tapecie zdjęcie z wakacji, chcą popisać się ostatnią podróżą w niesamowite miejsce. A jeśli fotka jest stara, to znak, że najwyższy czas wybrać się na urlop. Ludzie, którzy chcą uchodzić za mądrzejszych niż są w rzeczywistości, zwykle wrzucają na tapetę filozoficzny cytat. Błagam, nie mówcie mi, że są tacy, których faktycznie przez życie prowadzi wyświetlacz telefonu. Jeśli na waszym ekranie blokady widnieje jakieś dzieło sztuki, oznacza to, że jesteście elokwentni i macie wybitne zdolności dedukcyjne. Pozdrowienia dla wszystkich Sherlocków Holmesów. Jeśli macie tapetę w kwiatki, spontaniczność to wasze drugie imię. To wy kupujecie wycieczkę last minute i zamiast pracować, spędzacie niezapomniany tydzień w Los Angeles. A dlaczego nie? Jesteście duszą towarzystwa i wszyscy was za to uwielbiają. No, może z wyjątkiem szefa. Każdego, kto ma na tapecie filiżankę kawy, cechuje poetyczne podejście do życia. Osoby te nigdzie się nie śpieszą i cieszą każdą chwilą. Nie zdziwcie się, jeśli taki człowiek spóźni się 20 minut na umówione spotkanie, co najmniej. Osoby, które mają na wyświetlaczu tapetę w kosmos i gwiazdy, myślą, że są obdarzone niesamowitą intuicją i nadprzyrodzonymi zdolnościami. Często znajdują pieniądze w zimowej kurtce, której już dawno nie nosiły i wierzą, że to zrządzenie losu. A może po prostu potrzeba im więcej przestrzeni w życiu?